Siemano, kolejny odcinek serii Co ludzie wyrzucają do śmieci. Powiem wam, gorąco jest niesamowicie. I teraz tak. Mam trochę złomu. Złomu wam nie będę pokazywał, każdy wie jak wygląda złom. Mam trochę rzeczy już na targ staroci. Bardzo fajnie, bo zaczęło wychodzić ostatnimi czasy. Natomiast mam do was pytanie, czy jedna rzecz z tych, która tutaj jest, nadaje się na targ? No bo nie wiem, nie miałem z tym styczności. Chciałbym po prostu zabrać rzeczy, które no w jakiś sposób tam mogą się sprzedać. Już wam pokazuję, tylko idę po magnes, bo muszę sprawdzić jedną dość w sumie istotną rzecz. Zapraszam. No i tak sobie idąc i jest tego tyle. A zacznijmy od rzeczy na targ staroci. Widziałem na filmach, że takie rzeczy również są na targach staroci. Bliżej mi nieznane niektóre rzeczy aluminiowe. Wszystko oczywiście sprawne. W lepszym i gorszym stanie. Natomiast ogólnie no, stan tych rzeczy to powiem wam wygląda jakby to nie było używane. Mistrzostwem są te kubeczki. Bardzo ładny stan, bardzo małe. Są dwa takie jakby turystyczne mogły być. No zobaczcie no. Tu coś chyba do ciasta w takim kolorze. Tu jakaś patera. Tutaj jest chyba, na początku myślałem, że jest to do silikonu, natomiast chyba jest to do jakiegoś kremu do ciasta. Oczywiście sprawne, działa. Tutaj się to wysuwa. Naciska się guzik. Wysuwa. O. I oczywiście naciskając, to sobie wchodzi do środka. Także działa oczywiście do dalszego wyczyszczenia. Manyś? 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 Ty mordo, ty moja, ty. Ty moja mordo, ty. Leżysz w cieniu, bo gorąco, tak? Gorąco. Dobra, idziemy dalej wam pokazywać, co żeśmy znaleźli. Kolejna rzecz, taki oto garnek, nie garnek, żeliwny. I powiem wam, ja nie wiem czy on był za dużo używany, bo to nawiąże delikatnie, bo wiecie, żeliwo pęka, ale to jest ciężkie. Zobaczcie, on jest czysty, żeby go położyć na nodze. Jest czysty, nieupalony, nieprzykopcony, nic jest z nim nie zrobione. Ale żebyście mieli jasność, ja zaraz położę go na wagę i zobaczycie ile on waży, bo ja osobiście nie powiedziałbym, że on jest taki ciężki. Idę po wagę. Waga już jest. Włączam. 0, 0. No dobra, to muszę z wami dwoma rękoma, bo jest ciężki. Patrzcie na to. 6,5 kg on waży. Dajecie wiarę? I to również pojedzie ze mną na targ staroci. Także no, fanty się zbierają coraz więcej, jak widzicie. Nie wiem, czy wszystko z tych rzeczy, które wam pokazuję, oczywiście pojedzie. Czy będziecie je mogli zobaczyć na targu staroci. Natomiast no, zbieram. I póki co idzie mi to chyba całkiem nieźle. No dobra, jeszcze raz 6,5 kg i przechodzimy do kolejnej rzeczy. Ktoś sobie wyrzucił, a nie powinien, koło od hulajnogi. Też swoje waży. W środku jest silnik. Przewody oczywiście krótko ucięte. Co mogę powiedzieć na ten temat? Na ten temat mogę powiedzieć tyle, że ma jeszcze całkiem niezłą oponkę.
i w sumie ja dlatego ją wziąłem na zapas jako opona, a środek to pewnie z aluminium, tu też pewnie z aluminium. Nie wiem, czy to się komuś przyda, czy oponę zostawiam dla siebie, to na pewno. No i wisienka na torcie. Taki oto żyrandol. Wisiał, no wiadomo, przy suficie. Było malowane. I dlatego potrzebowałem magnes, bo... Bo tylko czepia się do tych zawiasików. Reszta, nie chcę go szlifować, ale tak na szybko. Jest to mosiąc żółty, więc to będzie taki dość stary żyrandol z ładnymi kinkietami czy kloszami. Tego mogę wam zdjąć, pokazać w ręku. No ładny, ładny. Tutaj muszę tylko podnieść te blaszki, włożyć go do środka i będzie się trzymał tak jak wszystkie. I teraz właśnie moje pytanie do was. Czy taką rzecz jak ten żyrandol brać na targ staroci? No bo raz, że to zajmuje dużo miejsca. Dwa, trzeba uważać na to, bo jest to ceramiczne czy tam szklane, żeby się to po prostu nie potłukło, żeby nie narobić sobie dodatkowych kosztów. No bo wiecie, zawiozę, może się nie sprzeda, raczej na pewno się nie sprzeda, a może się potłuc i później już tylko pójdzie to na... mosiąc na złom. Dobra, ja sobie to zamontuję, bo tu też widzę, że wyskoczyło, żeby mi to się nie potłukło, nie zginęło gdzieś, i pokazuję wam już, jak to wszystko wygląda. Jak mówiłem, zamontowane, nic się nie rusza, jest super. O, tak wygląda z kawałkami drewna, tu on jest jeszcze. No i pytanie do was, napiszcie oczywiście w komentarzu, czy zabierać to na targ staroci, czy nie. A ja tak jak mówiłem, pokazuję wam z muzyczką, jak to wygląda. Kolejny odcinek z tej serii kończymy właśnie takimi fantami. Jestem ogólnie zadowolony z tego, że udało mi się coś pozyskać na taki targ staroci. I teraz zostaje w sumie najgorsze. Czyszczenie. No czyszczenie to tam jest pikuś. Bo to w większości, powiem wam, no zresztą widzicie, to jest praktycznie, niektóre rzeczy są nieużywane bądź mało używane. Ale najgorsza rzecz, wycena. Wycena tego poszczególnych rzeczy, tak jak na przykład... Co myślicie na temat tego garnka? Ile on może być warty według was? Ja oczywiście znajdę, poszukam, ale jak chcecie, napiszcie w komentarzu. Czy taki żyrandol, czy nie wiem... No kubeczki jakieś tam, to są groszowe sprawy. Ta patera... czy tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, nie wiem, klatka dla chomika. To wszystko muszę sobie wycenić. I tak jak oglądam wasze filmy przeróżne i ogólnie uciekaj, uciekaj! Znowu mnie osa zaatakowała, tutaj gdzieś jest gniazdo. Znaczy ja wiem, gdzie jest gniazdo i no muszę się go pozbyć. Tak jak oglądam filmy z targu staroci na tej platformie. Fajnie jest, jak podchodzę, biorę na przykład sobie tą paterę i na niej jest cenówka, to tak chciałbym, żeby każda rzecz u mnie była zrobiona. Nie wiem jeszcze, jak mi to wyjdzie, czy to w ogóle wyjdzie. Natomiast tak bym chciał mieć zrobione, że ktoś przychodzi, o, ta patera kosztuje 15 zł, czy 30 zł, czy 100 zł. I na przykład mówi, że da tyle i tyle, bądź nie targując się zabiera ją. No bo widzi, jaka jest cena, a nie musi się pytać. Dla mnie super. Myślę, że w tym odcinku tyle. Widzimy się w kolejnych, o ile coś uda się znaleźć. Tym razem posypało, jest nieźle, ja jestem zadowolony, wy macie odcinek i wszyscy są zadowoleni. Pozdrawiam, dzięki, że jesteście, trzymajcie się ciepło, cześć!